Panie doktorze, więc w ostatnim numerze twojego wdzięku przeczytałam pański artykuł o tym, że 7. rok bycia razem to krytyczny moment dla pary. My właśnie jesteśmy ze sobą 7 lat. No i na wszelki wypadek postanowiłam przyjść do pana. No i bardzo słusznie. Panie Tomaszu, ile pan ma lat? 2 sierpnia skończył 35. A gdzie pan pracuje? W prywatnej firmie. Panie Tomaszu, czy dużo pan pracuje? Wie pan, no. Za dużo. Jak ma nowego klienta, to się na niczym innym nie może skupić. W związku z tym ma kłopoty ze snem. A więc rezultaty pracy pani Katarzyno dla pana Tomasza są bardzo ważne, prawda? Najważniejsze na świecie. A to dlaczego pani nie pozwala mu odpowiadać? No bo on coraz częściej nie wie, co ma myśleć. Oj, tak. Proszę, powiedzcie mi, co widzicie. Ja widzę piękne średniowieczne miasteczko z wieżami, mostem zwodzonym. Jest pełnia księżyca. Tomaszu, a ty? Co ty widzisz? Chociaż nie, ono jest oblężone. To są rycerze jacyś. Oblężenie, może to jest bitwa pod Grunwaldem. Dziękuję, Kasiu. A ty, Tomaszu, co ty widzisz? Ale to niesamowite jest. Zobaczcie, pamiętacie zakończenie Love Story? Jak ta dziewczyna została chora na raka, chłopak był przy niej. Zobaczcie, tu jest ona, Rejan O'Neill, a tu jest ten rak. Dobrze już, Katarzyno, popatrz na mnie. Dobrze już. Teraz, Tomku, co ty widzisz? Plamę jakąś tak. Ja wiem, co może jest olej. Tomek, postaraj się, skup się. Olej. Nie kompromituj mnie, to jest test na jakość życia erotycznego. Motyl. Taki rozdeptany troszkę. Ja będę rzucał słowa. A wy podajecie pierwszy wyraz, jaki przyjdzie wam do głowy, dobrze? Takie zwierzenie. Takie. Zaczynamy. Muzyka. Heavy metal. Anamalia Jopek. Żółty. Mój sweter. Las. Wyobraźnia. Ustronny hotel. Miazga. Dziecko. Szczęście. Haruwa. Jaka haruwa? Tomek, co ty wymyślasz? Przecież mamusia nam pomoże. Rozmawialiśmy już o tym. Kilka pierwszych miesięcy jest trudnych. Potem jest już coraz łatwiej. To już nie są skojarzenia, no co? Zaraz, przepraszam bardzo. Egoista. Pani Katarzyna. Podły. Sekundka, samolot. Przepraszam bardzo. I wymyślmy inne słowo, dobrze? Inne proste słowo. Czułość. Tomek. Co? Pstro. A, czułość. Kasia. Kasia. Wreszcie, jak miałam 5 lat, to mamusia mi tego mojego misia Stefana wrzuciła do wybielacza. Ja go odkryłam niechcący. Jak trzepałyśmy pościel, to był miś od mojego tatusia. Jego bardzo często nie było w domu. I mić go tak jakoś trochę zastępował, ale ja nie mam jej tego za złe. Ja rozumiem, ale chciałbym wrócić do mojego pytania. Więc jak dzielicie się z Tomkiem obowiązkami domowymi? Sprawdźmy, jaki macie ze sobą kontakt. Dobrze? Mówcie o pracy Kasi bardzo swobodnie, tak jakby mnie tutaj zupełnie nie było w tym pokoju. Jesteście gotowi? Zaczynajcie. Okej. Czasami mam wrażenie, że nikt mnie nie docenia i że już nigdy nie dostanę awansu. To kochanie, może zmień pracę. No, może powinnam, ale nie wiem, czy będzie mi odpowiadał inny rodzaj pracy. To może się zajmij innymi rzeczami. Ale się nie denerwuj przede wszystkim, bo sobie rozmawiamy swobodnie, prawda? Bardzo dobrze. Ale ja tylko to potrafię.
To może powinnaś po prostu wyuczyć się jakiegoś innego zawodu. No ale klasówki w moim wieku to muś daj spokój. No nie, nie tylko klasówki, bo są jeszcze przeróżnego rodzaju kursy. Ale jeśli okaże się, że odpowiada mi tylko ten rodzaj pracy, no? No to, kochanie, nie rzucaj tej słabej, źle płatnej, znienawidzonej przez ciebie pracy. No i widzi pan, za każdym razem jest tak samo. On zawsze ma odpowiedź, dla niego wszystko jest jasne. Proste, oczywiste, już, załatwione. Nie, są rzeczy, które mnie przerastają. Tak, na przykład co? Na przykład ty. Ale ty tak tylko próbujemy, kochanie, tylko tak swobodniej, tak? Swobodniej? Swobodniej. Czy możemy dzisiaj porozmawiać o waszym życiu seksualnym? Dobra, wal pan. Ile razy w tygodniu się kochacie? Cztery. Trzy. A czy uważacie, że wierność ma znaczenie? No oczywiście, że ma. Prawda, Tomeczku? Tak, Kasiu. Wierność ma znaczenie. A gdzie najbardziej lubicie się kochać? No, ja to wszędzie. Ale Tomek to generalnie w sypialni. W innych miejscach. Niestety nie staje mu wyobraźni. Przestań, przyszliśmy porozmawiać tutaj o tym, nie? O, na przykład, panie doktorze, u niego w gabinecie jest super. Ma taką czerwoną kanapę. Nikt tam nie wchodzi bez pukania. Są żaluzje, które można zapuścić. Lampa, która daje piękne światło. Tyle razy go prosiłam, a on nic. A o jakiej porze najbardziej lubicie się kochać? No. W dzień. Kiedy? W dzień. Kochanie, jak to w dzień? W dzień ty jesteś w biurze. Tomuś, to dokąd jedziemy? Do Juraty? Nie, wiesz, tylko bym się zestresowała. Ja tam byłam na ostatnim urlopie z Irkiem, zanim się rozstaliśmy. Wiem. Suwalszczyzna. O, mówią, że tam pięknie. Cudo, jak tam byłem z Magdą, było odlotowo. Nie, to nie jedziemy. Dlaczego? Nie będę spała w cudzej pościeli. Kasiu, to było 10 lat temu. No to co? A Zakopane? A tam z kim byłeś? Z nikim. Tomek? Z Magdą. Z tą Magdą? To było 8 lat temu, nawet cię nie znałem. Nie, wybij to sobie z głowy. Ja nie chcę, żeby jacyś pijani górale się ze mnie śmiali za plecami. Mikołajki? No może Mikołajki. A tam z kim byłeś? Z Agatą. Międzyzdroje? Ewa. Sopot? Edyta. Czy jest na tym świecie jakieś dziwicze miejsce, do którego możemy pojechać, kochanie? O! Wiórkowo. Genialne. Słyszałaś o tym? Co? Wiórkowo. Tam jedziemy. Ja sprawdzę to. Zazdrość. Tomuś, ty mnie już nie kochasz, prawda? No, Kitku, nie o to chodzi przecież. Tylko jeżeli nie ma takiego miejsca, do którego możemy wspólnie wyjechać, no to pojedziemy każdy osobno. A jak my mamy zacieśniać nasz związek, jak ja będę nad morzem, a ty w górach? No, ale nie będziemy się kłócić. Będziesz chodziła na plażę, będziesz się opalała godzinami. Będziesz chodziła na zakupy. Dużo zakupów będziesz robiła. A ty dokąd pojedziesz? Nie wiem, no wiesz, ja to wolę tak wakacje takie czynne, takie aktywne. Sporty różne. Na przykład trójbój klasyczny? A co to jest trójbój klasyczny? Taki sport. Dwie panienki i piwo. A nie trenowałem jeszcze. No bo już za stary jesteś. Jedziemy do Wiórkowa, czy nie? Nie. Dlaczego? Bo nie. Zazdrość. A czemu ona jest goła? No patrz, faktycznie. To jakaś strona dla nudystów? No bo musiałaś coś kliknąć, no. Czemu tam nie... A
Czemu tutaj nie ma facetów w ogóle? To... No bo... Poczekaj, no puść mnie przecież. No dajże, że ja to zrobię. Jakie balony. Jak ja tu weszłam? No wiesz, to jak teraz tu klikniesz cokolwiek i teraz ci takie coś od razu wyskakuje. To jest internet, rozumiesz? Ale czekaj. Co ja w początku nacisnęłam, żeby tutaj... A, ulubione. Fakerzy, mówię ci, to ja po prostu z nimi nie mogę. Robi coś tam, rozumiesz, i wchodzi ci w twoje ulubione. Ja miałem tutaj o balecie klasycznym. Mm-hmm. Poczekaj, ja tu... Historia. Poczekaj, ja ci zaraz pokażę, jak oni to robią. To też fakerzy, nie? I to. I to. I to. Komuś. Nie ma. To musi być robota KGB. Być, no. Ty może wpadł pod lodówkę, co? Nie ma, no! Wiem, gdzie jest! W suszarce? No! Piękne miejsce na paszport. Ale Kasiu, on jest nieważny. No to co, jakie ładne zdjęcie. No nie, ja mówię poważnie, on jest nieważny. Jak to nieważny? Kasiu, musimy zrobić nowy paszport. Gdzie masz dowód? Suszarka jest w drugą stronę. Tomuś, nie widziałeś moich różowych klapek? A myślisz, że powinienem wiedzieć, gdzie są? Nie myślę. Sądzisz, że powinniśmy zabrać rakietki do badmintona? Kasiu, dopiero jedziemy za dwa tygodnie. Za dużą kasę all inclusive. Tam będą mieli przynajmniej 100 par rakietek. Tak sądzisz? Tak. Słuchaj, gdzie jest moja suszarka ta podróżna, co? Tu, w szafie. Albo od roku w Tunezji. W tych twoich pasztecikach z kiełków. Boże, to są pyszne. No, ostre, nie? Jak ono może takie ostre jeść, naprawdę? Zdrowe. Dostaliście naszą pocztówkę z wakacji? Nie. Ale może nie doszła jeszcze. No raczej nie była wysłana, prawda, kochanie? Jak to? No może tak być. Tomek, ale czasem nie wychodzą. Czekaj. Pamiętasz, jak już wysłaliśmy do babci tamtym roku? Nie doszła. Pamiętam. Ona była taka śliczna w ogóle. Morze jest cudowne, słońce świeci, a nasza miłość jest w pełnym rozkwicie, pomimo kilku wypadków niestrawności. Wypadków? Jakich wypadków? Przypadków, no on tam niewyraźnie czyta. To znaczy ja nawet niewyraźnie napisałam. Zgubienia mojej karty kredytowej jest bardzo fajowo. Odlotowo. Nie lubisz tego ale słowa. Niedokończone. No nie, czekaj, to zaraz dokończę. Nie możemy się już doczekać. Cholera, nie piszę. Nie może... Spotkania. Już doczekać spotkania. No ale może... No z nami, tak? Z wami. No już! Dobra, podpisuj. Kochamy was. Dobra. Kochamy was. A to wiecie przecież. Wiemy. Czekajcie, jeszcze znaczek. A skąd to jest? Skąd? Właśnie. Zaraz zobaczycie. Dadam. Jaką ty masz piękną cerę, taką świeżutką. Boże, jak ty to robisz? No. Dbam o nią, słuchaj, jak wychodziliśmy z hotelu, to codziennie rano. Proszę. Cała 30. I stara się jechałam. Dziękuję, kochanie. Co, a na wrażliwe miejsce 45, wiesz? O Jezu, a no, gdzie jest najwyższy numer?
65, jak mi się wydaje, to już blokad, tak, i na twarz, z witaminą E. Muszę koniecznie użyć. 65, to bardzo dobrze chroni, naprawdę. Takie kurze łapki robią, wiesz? Trzeba na to bardzo uważać, bo słońce jednak wysusza. Ale to super. No więc 65. Naprawdę? Tomek. Kurze łapki, a to jest super? Na bazie aloesu? Tak. Tak, tak, ale tam są też inne wyciągi roślinne. No na stopy trzeba też smarować, wiesz, wysokim, bo one się jednak opalają od góry, na rozumiesz? Stopy, a na stopy to ile? Na stopy to z na stopy tak, wiesz, 40-45. No, ale tą 60 do twarzy też możesz sobie posmarować. Muszę zapamiętać. No więc to wszystko, rozumiesz, pod kolanami też 45 się musiałam smarować. 45, 45, tak, 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 tak. Mhm. No a twarz 60 blokę. Aha, a potem szłaś na plażę. No co ty, potem to musieliśmy już iść na kolację, bo ciemno było. Nie, dla mnie to za zdrowe jest. Zobacz. Ma się uśmiechać. Ale tu jest morze. Ojeju, jakie piękne. No, mieliśmy tam strasznie blisko z hotelu, wiesz? No jak, to jak blisko? No, żeśmy szli pół godziny przynajmniej. Co ty, 5 minut. A w środę wzięliśmy motor, słuchaj, i pojechaliśmy zwiedzać takie, to maleńkie miasteczko. Ale to nie było przecież w środę, tylko we wtorek. My żeśmy przyjechali w niedzielę, 2 dni żeśmy byli w hotelu i potem żeśmy wypożyczyli nie motor, tylko skuter. Nie, to było we czwartek. Pamiętasz, przyjechaliśmy w niedzielę, 2 dni leżeliśmy na plaży, potem bolała mnie głowa. Nie, właśnie bolał ci brzuch i dlatego chcieliśmy jechać w czwartek. A brzuch bolał mnie we wtorek. W czwartek czułam się już dobrze i oglądaliśmy ruiny tej 18-wiecznej willi. 17-wiecznej, ale to też nie było tego dnia. 18-wiecznej. W każdym razie zdjęcie jest super. A kto je zrobił? Ja. Deser! Proszę. Przeszukiwali nas na tle, wiecie? Co ty? Coś ty. No. Ojej, to chyba niesłychanie stresujące, tak jak w filmie Midnight Express. No nie sądziłam, że dokładnie tak, to tak wygląda. No bo Kasia 4 razy zmieniała w deklaracji, ile pieniędzy wydała, no bo mi się myliło z tymi zmianami po prostu. Ja to rozumiem, kurs. Się też myli. Kurs. Poza tym perfumy napisała, że wywozi alkohol, no. A co, nie ma tam alkoholu? Oczywiście, że jest. Jest. A jeszcze o czym powiedziałaś, że będziemy mieli kontakt z bydłem przez najbliższe 2 tygodnie. Bo jedziemy do wujka, nie? Będziemy mieli kontakt z jego krówką, więc mamy kontakt z bydłem. Proste. A chwileczkę, musieliście zapłacić cło? Za bydło? Nie. Nie, bo w końcu Kasia kupiła jakieś takie duperele i takie na prezenty, tak? A właśnie. Mamy dla was prezenty. Zamknijcie oczy. Jacek. No. Jacku, ty lubisz takie artystyczne przedmioty różne, prawda? Mhm. 3, 4. Otwieram. O matko. Super, co? Znaczy, wiecie, ja wiem. Znaczy, no, to jest, powiedziałbym, niepoprawne politycznie. To jest degradujące dla greckich. Znaczy, generalnie dla mężczyzn. To jest degradujące dla mężczyzn? Ta morska zieleń. No już. Ta morska zieleń jest degradująca. Ja coś pokażę jeszcze na chwileczkę. A nie. Będę z nim spała. Wiedziałam. No nie. Dosyć, basta. Tomek, a wiesz, co jest w sobotę? Nie. No jak to nie wiesz, co jest w sobotę? Tomek. Nie wiesz? Nie wiesz? Nie. Oj, zastanów się. Co jest w sobotę? No, kochanie, co jest w sobotę? No! Nasza rocznica. Tak jest. Bardzo dobrze, nasza rocznica, tak. A datę pamiętasz? Pierwsza połowa. Ania. Jesteśmy, no 5 lat, no. 6, 7. Też. Może być. To znaczy, że nie pamiętasz tej daty, tak? Kiedy pierwszy raz? Ojej, bo nie mam pamięci do liczb. Oczywiście, że pamiętam. Było wtedy tak jakoś rześko. Co ty powiesz? Jesienią.
12. A nie. Wrzesień. Yes. Ile to już lat? No, kombinuj. 7. Bardzo dobrze, 7. Okej. Okay. A pamiętasz, w co byłam ubrana, zanim byłam rozebrana? No, kochanie, oczywiście. A dokładniej? Miałaś taką... O. A może bardziej szczegółowo? Co taką tą? Co tą? Sukienkę miałaś. No, co? Taką. Taką szybciutką. Tak szybko się rozpinała. Czarny? Tomek, pamiętałeś? Kochany. Ja myślałam, że nie będziesz pamiętał, kochanie.